Siemano, buziaki, witam was, Pajdek z Lamb Games TV. W wynikach giveawaya z całą kolekcją GTA, jakie gry tam są, to wy wiecie dobrze. Mam tutaj wydruk, żeście nasrali tych komentów, w opór. Także no nie, pewnie tego nie będzie widać, no nie, ale jak coś zapauzuje i się skupi, to zobaczy może i tu siebie. Bo jak ktoś palił Jana i napisał głupi komentarz, który nie wnosił nic nowego, bo było napisane wyraźnie, żeby napisać biorę udział lub w jakąś dziwną formę biorę udział, na przykład bierę udział, który było tak, że sporo brały udział, bo wzięły udział, a ci co napisali jakieś palenie Jana, to nie wzięli udziału, no bo polecenia były jasne i klarowne. W ogóle to ta medium mamy to samo, kubeczek, elegancki granat, wysoki połysk na mat, ja tu się biorę za nożyczki i biorę się za cięcie, dzisiaj będzie grube cięcie. Tylko że myślę, czy zwijać te nazwiska, czy daj sobie spokój ze zwijaniem tych nazwisk. Bo to i tak nie ma sensu, i tak zawsze wyjdzie tylko jeden, zwycięzca może być jeden. Także i tak to wyjdzie, a tak to będzie trochę szybciej, wiecie o co chodzi. Także ja tu już sobie grubo tnę. No, mamy tutaj w cholerę tych nazwisk, ja wiem, z 70 tego może jest. Tak sobie wczoraj siedziałem w robocie i sobie kopiowałem właśnie do Worda, żeby potem sobie wydrukować. Dzisiaj jeszcze byłem w Biedraksie, bo jak nie wiecie, to ja wam powiem, że od wczoraj jest tam wyprz wielka w Biedrze. W ogóle miał być Chao Pao, mówią Tomb Raidery, szmery, bajery. I co się okazało? U mnie w Biedrze były same gówna, oprócz jednej gry. Znaczy był jeszcze Dead Island i z tego co ja widziałem, no nie? Ale ja sobie zakupiłem Max Payne'a, nawet jeszcze z folii go nie rozpakowałem, bo wróciłem na chałupę, od razu się wziąłem za tego giveaway'a, bo się na mnie zezłościcie, że tego nie zrobiłem. I właśnie, i miał być Tomb Raider. Aniversary miał być i ten, i Underworld. Aniversarkę to chciałem, bo nie mam w osobnym pudełku po prostu tego, tylko mam w Ultimate Edition, a Underworlda chciałem, bo mam w osobnym pudełku, ale mam tą grę w języku espanol, po hiszpańsku. Espanol to chyba jest hiszpański. Nie wiem, dla mnie hiszpański i włoski zawsze były podobne bardzo do siebie, także nie, dzisiaj nie zwijam karteczek, bo jest ich za dużo, po prostu wrzucam je do kubka losującego maszynę. Widzicie, tnę tutaj mocno nożyczurami. Jestem ciekawy, kto wygra. Ja wiem, że wy też jesteście ciekawi, kto wygra i chcielibyście, żebyście to byli wy, ale tak z moich chłodnych kalkulacji to około 60-70 osób dzisiejszego dnia przegra i będzie musiało przyjąć gorzki smak porażki. Przy okazji zhejtować ten film. To jest taka zabawna analogia, no nie? Jak zauważyłem, bo to działa tak, nie wiem, czy to gimbusy hejtują, czy to po prostu ktoś się strasznie drażni, że musiał napisać komentarz, bo to jest strasznie wymagająca rzecz, napisanie komentarza, no nie? I zawsze zauważyłem, że na wynikach giveaway'a są łapy w dół. Bo właśnie ci, co nie wygrali, są na tyle niedorozwojami, że hejtują to, nie? Że nie wygrali. To jest w ogóle dla mnie paranoja, no nie? Ale no cóż, społeczeństwo jest jakie jest, ja ich nie będę wychowywał. Ale mam nadzieję, że w dzisiejszym giveawayu brali udział sami rozważni ludzie i nie będzie podobnych analogicznych sytuacji, no nie? Także liczę na waszą dobroć, że mnie nie zawiedziecie. Bo to taki trochę zabieg bez sensu, no nie? Ale no cóż, no taka to moja podróż. Także dobra, już... Nie, tak jest o wiele szybciej, bo już jestem w połowie. Także dzisiaj nie będę z wami za dużo rozmawiał. Może kiedyś zacznę nagrywać vlogi jakieś intrygujące, o jakichś gównianych tematach, to może wtedy sobie bardziej porozmawiamy. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrywał vlogi o gównianych tematach, naprawdę, takich z dupy, niekoniecznie growe, no nie? Tylko jakieś tam jakby was tematy męczyły i chcielibyście męczyły, tematy męczyły i chcielibyście usłyszeć opinię na jakiś temat ode mnie, to napiszcie w komentarzu, może zaczniemy klajstrować tego typu filmy, jeżeli będzie odzew, bo jak nie, to po co mamy się produkować i męczyć, bo najbardziej na kanale odzew mają giveaway'e, co w sumie jakoś mnie za wybitnie nie dziwi, bo każdy lubi dostać coś za frajer, no nie? Takie jest moje zdanie w tym temacie, takie jest wasze zdanie w tym temacie, takie jest zdanie wszystkich w tym temacie, bo dostawanie czegoś za frajer jest naprawdę fajną sprawą. Kurde, nie zrobiłem interlinii 1,5 punkta i niektóre literki mogą być poobcinane na górze albo na dole, bo ciężko jest mi się wstrzelić z nożyczkami. Wiecie o co chodzi, no nie? Wielkie skupienie, ale patrzcie, jeszcze tyle zostało, taka dobra ściąga została do pociachania i zaraz zobaczymy, kto tu będzie zwycięzcą. A, się wszystko ostrzygnie. Tak, tutaj tak.
O, Piotr Tobur, człowiek, który strasznie się niecierpliwił. Pozdrowienia dla Piotra. Także jak widzisz, doczekałeś się i w końcu są te wyniki giveaway'a. Już mogą ci emocje opaść. Także zaraz zobaczymy, może i tobie się uda wygrać, może i nie tobie się uda wygrać. Ja tego nie wiem, wy tego nie wiecie, nikt tego nie wie. Dobra, tnę ostatnie. Pokazuję wam maszynę losującą, że tam wszystko jest. No, część z was nawet może i się... Czekajcie, tutaj kamera. Część z was może i nawet się zobaczą. Widzicie się nawet? Fajna sprawa, nie? Tak zobaczyć się ten, zaraz kamersona ustawimy. No, bo w miarę śmiga, tylko że kurde uciekam i ja też muszę za nim pójść. No, ej, no bez jaj, kamera mi ucieka. Dobra, już kurde nosa nie przypudrowałem, połyskuję się. Także tutaj zwolnienie maszyny losującej nadeszło. Przerzedzamy wszystko, pomerdamy kilkanaście razy i wielkie emocje kto wygra. Ja tu patrzę zaraz pod kamerki tak trochę patrzę na telewizor jak to idzie, jak rzadko się widzę w telewizorze, to wiecie, taka radocha jest. Także dobrze, wyjąłem. Nie, jeszcze raz, może to byłeś ty, a może to nie byłeś ty. Żeby było wiarygodnie, że tu nic nie przerzedzam. Mam osobę, która wygrała. Osobę, która wygrała. Osobą, którą wygrała jest Rivenowski. Rivczynowski, dokładnie. Także zapraszam po zgłoszenie się, po odbiór nagrody. Gratuluję zwycięzcy i może tym, co się nie udało, a tu ich was trochę zostało. No teraz inaczej trochę wygląda, inne nazwiska są. I może wam się po prostu uda następnym razem, jak będzie jakiś giveaway. Także ci, co przegrali, łapy w dół, bo takie są zasady oczywiście, ne? Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!